Na tym filmie omówię, jak można poprawnie przeprowadzić test niezależności Chi kwadrat w programie SPSS. Zapraszam do oglądania. Jeśli w posiadanym zbiorze danych możemy zauważyć, że mamy zmienne o charakterze jakościowym, czyli mierzone na skali nominalnej lub porządkowej, na przykład płeć, ma wyraźnie określone tutaj wartości mężczyzna lub kobieta, mamy dwa takie warianty i na przykład mamy inną cechę mierzoną również na skali jakościowej, czyli tu jest na skali porządkowej wykształcenie, też przyjmuje stałe wartości. Możemy zbadać, czy jest jakiś związek między tym, jakiej płci były na przykład osoby badane, czyli jakie wartości przyjmowała jedna cecha jakościowa i jakie wartości jednocześnie przyjmowała ta druga. Czy jest jakiś związek między odpowiedziami właśnie mierzonymi na skali jakościowej z odpowiedziami, które są na skali również jakościowej, czy to nominalnej, czy też porządkowej, nie ma tutaj znaczenia. Teoretycznie można ten test przeprowadzić między pewną cechą ilościową, a na przykład inną ilościową, ale przez to, że tych wartości mamy nieskończenie wiele, warto by było te dane w jakiś sposób przetworzyć, pogrupować, żeby wariantów nie było za dużo i cecha przyjmowała bardziej takie wartości skokowe, inaczej mówiąc dyskretne. Wtedy ten test jest łatwiejszy do wykonania. On jest taką alternatywą w przypadku dwóch cech ilościowych, taką alternatywą testu współczynnika korelacji liniowej Pearsona, kiedy powiedzmy założenia tego testu nie są spełnione i trzeba szukać jakiejś alternatywy. Między innymi właśnie można skorzystać wtedy z testu Chi kwadrat na niezależność dwóch rozmiennych. Zanim wykonamy ten test, należy wspomnieć jeszcze o pozostałych założeniach, kiedy ten test faktycznie można wykonać. Musimy pamiętać, że rozmiar naszej próby, którą musimy wykorzystać, powinna być odpowiednio duża, wystarczająco duża. Ciężko to szczerze powiedzieć, ile to konkretnie, nie znalazłam takiej informacji, ale aby uzyskać właśnie te wiarygodne wyniki. Pamiętajmy o tym, że zbyt mała próba może jednak doprowadzić zawsze do fałszywych wyników statystycznych, czyli albo jakiejś pozornej zależności między cechami, albo jego braku, kiedy faktycznie wiemy, że taka zależność może mieć miejsce. Ciekawym założeniem jest również to, że w przypadku naszych danych nie może być przypadków jakiegoś wariantu, którego możliwość, liczebność takich przypadków jest poniżej 5. Musimy mieć przynajmniej 5 takich elementów danego wariantu tabeli krzyżowej, żeby w ogóle ten test Chi kwadrat miał wartość poznawczą. Możemy oczywiście takie badanie wstępnie wykonać, wchodząc w opis statystyczny tabele krzyżowe i tutaj sobie wchodzimy i wybierając w jednej, na przykład w wierszach płeć, a w kolumnach wykształcenie jako te dwie cechy, między którymi ja chcę sprawdzić zależność, nie musimy teoretycznie na początek włączać żadnej opcji, ale możemy zobaczyć, jak te tabele krzyżowe się układają. Chodzi o taki problem, że jeżeli na przykład mężczyzn o wykształceniu średnim w grupie osób badanych byłoby mniej niż 5, to wtedy należy poszukać jeszcze innego na przykład sposobu, na przykład połączenia średniego ogólnego wykształcenia z średnim zawodowym, tak żeby liczebność poszczególnego wariantu w środku tej tabeli krzyżowej znajdowała się na odpowiednio wysokim poziomie. U nas mamy ten warunek spełniony, dlatego też możemy wykonać właściwy test. Pamiętajmy oczywiście jeszcze o dwóch takich założeniach, które w tym teście muszą być wykonane, tylko my konkretnie nie wykonujemy ich w programie. My po prostu jakby na etapie zbierania i przetwarzania danych musimy mieć pewność o niezależności obserwacji, czyli o tym, że to jaki wynik na przykład osiągnęła poszczególna tutaj jednostka badana, to są zupełnie inne wyniki, które nie wpłynęły na to, jakie mamy dla innej obserwacji. To jest coś tak oczywistego, ale ten test tego wymaga. No i oczywiście próba tutaj z badanych jednostek musi być potraktowana jako próba losowa, czyli jakby taka reprezentatywna część większej populacji generalnej.
I w tym teście będzie chodziło o wychwycenie na podstawie tutaj wszystkich zebranych obserwacji, czy pewna sugestia, że jest związek między dwoma cechami i tutaj jakościowymi, czy ten związek może być potwierdzony w przypadku większej liczby obserwacji. My, żeby wykonać ten test, musimy na pewno pamiętać, jakie skale mamy tych mierzonych cech, między którymi badamy niezależność. Tutaj jedna z cech jest mierzona na skali nominalnej, czyli to jest mężczyzna, kobieta, czyli tylko określenie pewnego stanu faktycznego, a druga cecha, u mnie mierzona jako wykształcenie osób badanych, jest mierzona na skali porządkowej. I to ma znaczenie później do wyboru konkretnych opcji w programie. Jeżeli wejdziemy analiza, konkretnie opis statystyczny, tabela krzyżowa czy tabele krzyżowe, nie jest wyraźnie tu nazwane, że to jest test chi kwadrat, ale jest możliwość wyłuskania statystyki chi kwadrat i zbadania istotności takiego wyniku. Jeżeli wejdziemy tutaj w opcję statystyki, mamy możliwość policzenia konkretnie statystyki chi kwadrat, którą oczywiście w wersji papierowej tak samo w miarę sprawnie można policzyć. I tam są zestawiane jakby wartości rzeczywistych wyników z tej tabeli kontyngencji czy krzyżowej z wartościami, które by powinny wyjść, gdyby te dwie cechy między sobą miały być niezależne. I teraz, jeżeli jedna z tych cech była mierzona na skali nominalnej i porządkowej, to wybieramy tak zwaną gorszą skalę, czyli z tych dwóch, z którymi mam do czynienia, wybieram tą, która ma jeszcze mniej możliwości badania, czyli skala nominalna, ponieważ mówiąc wprost jest prostsza, a więc wybieram pewne współczynniki, które tutaj są z pola zaznaczenia nominalne. Jeżeli zaznaczę współczynnik kontyngencji, ewentualnie to zależy już od Was, najczęściej się używa jednak to phi i v Kramera, ale to już zależy konkretnie od osoby przeprowadzającej badanie. Klikamy sobie dalej i teraz oczywiście można dodać jeszcze dodatkową warstwę, która rozróżni to zależne płci i z wykształceniem według jeszcze określonej cechy, więc można nałożyć jeszcze dodatkową warstwę. A tutaj klikamy sobie OK i wygenerowany zostaje nam ten test. W tym teście mamy informację, że wszystkich osób badanych było 841. W drugim oknie mamy właśnie tę tabelę cross, czy krzyżowo, czy też tabelę kontyngencji, gdzie mamy wewnątrz tej tablicy informacje, ile było konkretnie takich obserwacji o tych wariantach jednej cechy, o takiej kategorii i takiej kategorii, tutaj kategoriach drugiej cechy. Wszystko jest oczywiście podsumowane w wierszach, w kolumnach i wiemy, ile też było tych wszystkich łącznie analizowanych osób, czy to suma z wierszy, czy to suma kolumn. Daje nam tyle, co łącznie uwzględnionych wszystkich przypadków. Obserwacje wykluczone. My w tym momencie tutaj mamy na poziomie 0, a więc ogółem wszystkich zbadanych było tyle, co uwzględniono, czyli 841. Najważniejsze w przypadku testu chi kwadrat na niezależność jest właśnie ten raport poniżej. W tym teście jest wymieniona, ile wynosi statystyka tego testu chi kwadrat Pearsona. Zanim wykonam ten test, dobrze by było sobie przypomnieć, jak mogą brzmieć hipotezy w tym teście. Hipotezy w każdym teście są niezbędne do określenia tego wniosku. Jeśli chcę zbadać jakieś założenie, to muszę je fizycznie napisać lub trzymać z tyłu głowy, żeby nie pomylić, jaki wniosek płynie konkretnie z mojego badania. W tym teście najczęściej definiujemy hipotezę zerową, czyli tą pierwszą, którą określamy w badaniu, to jest to, że nie ma żadnej zależności między jedną a drugą badaną cechą. Inaczej mówiąc, żadna ze zmiennych nie wykazuje wpływu na to, ile osób na przykład tutaj określiło swoje wykształcenie i płeć w żaden sposób nie jest powiązana z wykształceniem. Akurat przy tej cesze można by było powiedzieć, że to płeć różnicuje wykształcenie, bo to raczej płeć wpływa na wykształcenie, a nie wykształcenie ewentualnie na płeć. Więc można generalnie mówić, najbezpieczniej jest mówić o posiadaniu, występowaniu określonego związku, a w hipotezie alternatywnej, jako hipotezie będącej zaprzeczeniem hipotezy zerowej, twierdzimy,
że może istnieć pewna zależność między tymi dwoma cechami, czyli faktycznie, że kobieta, mężczyzna, czyli płeć, może wpływać na tutaj posiadane wykształcenie, lub też po prostu, że płeć jest powiązana w jakiś sposób z wykształceniem, bez określenia, jak w przypadku, nie wiem, korelacji liniowej Pearsona czy ilościowej, że jak jedna cecha rośnie, to druga też rośnie lub maleje. Tutaj takie wnioski są oczywiście nieakceptowalne, bo nie ma możliwości analizowania cech jakościowych, tak jak ilościowych. No i teraz, jeżeli wiem, że hipoteza zerowa ogólnie zakłada brak związku, hipoteza alternatywna zachodzenie tego związku, to policzona statystyka przy określonej liczbie stopni swobody powinna zostać tutaj porównana do wartości krytycznej z tablic. Ale my tego nie robimy, bo to jest jakby rozwiązanie trudniejsze, bardziej czasochłonne i mniej wygodne. Kierujemy się o tutaj wyznaczoną w programie na podstawie tej statystyki testu, pewnego obliczenia wartości P. Tu nazwane jest to jako istotność asymptotyczna dwustronna i musimy sobie powiedzieć, że ta istotność w tym teście to jest pewna miara, która określa prawdopodobieństwo, jak duże mamy szanse na bardziej lub ekstremalnie wysokie wyniki, inne niż te, które powinny być zaobserwowane, gdyby te dwie cechy miały być między sobą niezależne. I teraz można by było prościej powiedzieć, że istotność będzie to prawdopodobieństwo w uproszczeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, czyli inaczej mówiąc, że te dwie cechy są między sobą niezależne. U nas ta wartość P wynosi mniej niż tutaj, jeżeli nie mylę, to 1/100, 1/10, generalnie pewna wartość, która jest skończenie niewielka i ona jest na pewno mniejsza od tak zwanego poziomu alfa, który najczęściej w badaniach przyjmuje poziom 5%. Jest to wartość założona przez osobę przeprowadzającą badanie, więc musimy porównać konkretnie otrzymaną wartość tutaj P, nazwaną asymptotycznością, do poziomu alfa. I jeżeli tutaj prawdziwość tej hipotezy zerowej jest na niskim poziomie, to intuicyjnie rozumiemy, że jeżeli mniejsza ta wartość jest na pewno od poziomu alfa 5%, no to mówimy, że nie ma, to odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej i sobie przypominamy w tym momencie, że hipoteza alternatywna zakładała występowanie tego związku między jedną a drugą badaną cechą. A więc przy naszym konkretnym badaniu płeć jest w jakiś sposób powiązana z wykształceniem. Zależność, inaczej mówiąc, jest potwierdzona w populacji generalnej przy założeniu poziomu błędu w tym teście 5%. Gdyby jednak istotność asymptotyczna byłaby na poziomie powyżej 5%, czyli tego progu alfa, to byśmy mówili o tym, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. I wtedy byśmy powiedzieli, że przy poziomie istotności tych właśnie 5% przypuszczenie o braku związku między płcią a przy posiadanym wykształceniem jest ten związek nieprawdziwy. Także tutaj byśmy kończyli. Jeśli, tak jak u nas, istotność okazuje się niewielka i oznacza to w praktyce, że istnieje związek zachodzi między płcią a wykształceniem, to taka zależność jest przez nas potwierdzona i wtedy nasuwa się pytanie, ok, a jak silną określimy tą zbiorowość, tą zależność? I teraz, jeśli mamy nominalna przez nominalna, czyli tutaj określiliśmy sobie, że wynik jest w gorszej skali, to będzie nominalny, to możemy wykorzystać współczynnik phi, phi Kramera lub współczynnik kontyngencji, zależy który, że tak powiem, na uczelni jest praktykowany i preferowany, ale te współczynniki możemy nazwać takim sposobem, miarą efektu tej zależności, jak silna jest ta zależność między płcią a wykształceniem w tej próbie 841 przykładowo obiektów i ta miara może być tak podzielona jak współczynnik korelacji Pearsona. Skala od 0 do 1, bliżej 0 mamy wyniki słabej korelacji, od wyniku 0,3 do 0,6 byśmy mówili o umiarkowanej zależności między tymi cechami, kiedy
Jednak wartość współczynnika opisującego siłę takiego związku między cechami jest powyżej 0,6. Moglibyśmy wtedy mówić, że ta zależność jest taka silna, stabilna i naprawdę o wysokiej sile. Jeżeli u nas każdy ze współczynników, którym by się nie kierować, zawiera się w tym przedziale środkowym od 0,6, 0,3 do 0,6, będziemy mówili, że związek ten między płcią a wykształceniem jest zależnością trwałą, stabilną, potwierdzoną statystycznie tym testem niezależności chi kwadrat, a siła tego związku znajduje się na takim umiarkowanym poziomie. Zwracam tylko uwagę na ostatni element. Jeśli zależność okazuje się statystycznie nieistotna, to analizowanie w dalszym kroku tych współczynników opisujących siłę związku są pozbawione najmniejszego sensu. Za to można wręcz w ocenie naszej pracy stracić punkty. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś jest uznane za mało atrakcyjne, jakby brak związku między cechami, to dlaczego mamy poświęcać swój czas na ocenę siły tego związku? Także zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów i podjęcia własnej samodzielnej nauki. Pozdrawiam.